Panie prezesie, MZBM jest coraz bardziej przyjazny dla klientów. Jesteśmy coraz bliżej i będziemy jeszcze bliżej, bo jesteśmy po tej samej stronie. Naszym celem i celem naszych mieszkańców jest dobro Bielawy i wspólnie to na pewno zrealizujemy. Czy jest spotkanie i mieszkanie dla każdego? Czy to jest realne w Bielawie? Oczywiście, że jest to realne, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, która obowiązuje w naszym mieście dla mieszkańców Bielawy. Tak, jest to realne. Zasady są przejrzyste w przyznawaniu mieszkań? Oczywiście. Po tym, jak udało nam się bardzo uprościć procedury i przyspieszyć przydziały lokali mieszkalnych, aż 336 lokali przydzieliliśmy w ostatnim 3,5 roku. Jakim majątkiem Państwo dysponują? Zarządzamy 700 budynkami. To jest kilka tysięcy lokali mieszkalnych, w których mieszka kilkanaście tysięcy mieszkańców. Dużo wymaga to remontów? Oczywiście, że tak. W ostatnim czasie, w tych 4 latach, wykonaliśmy remonty na około 11 milionów złotych. Potrzeby są ogromne i to widać, że te potrzeby są duże, ale coraz więcej budynków jest z nowymi dachami, coraz więcej budynków ma nowe elewacje, coraz więcej budynków ma wymienione instalacje. Oczywiście długa droga jeszcze do tego, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby, ale staramy się to robić na bieżąco i jak najszybciej to się da. Jakie warunki należy spełnić, by mieszkanie w Bielawie otrzymać? Są jakby 3 takie podstawowe kryteria. Być mieszkańcem Bielawy, spełniać kryterium dochodowości, jeżeli mówimy o lokale do remontu. I to trzecie kryterium, jakby istotne, to jest ilość metrów, na jaką możemy się starać. Jakie informacje dzisiaj Pan przekaże tu przybyłym ludziom, gościom? Pokażę, co zrobiliśmy przez ostatnie 4 lata. Pokażę, jak ułatwiliśmy procedurę wskazywania lokali mieszkalnych i ile tych lokali, tak jak na wstępie już powiedziałem, przydzieliliśmy. Ale też pokażemy, co planujemy zrobić w niedalekiej przyszłości i też zapytamy, co mieszkańcy chcieliby, żebyśmy jeszcze zrobili dla nich, żeby ta komunikacja między nami się poprawiła.